Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Jak widać, czegoś tu ewidentnie brakuje na twarzy, a mianowicie brakuje tu produktów kolorowych, które dzisiaj przetestujemy i sprawdzimy sobie, czy kolorówka z Pixie jest tak samo ciekawa i dobra jak pielęgnacja. I jak widać mam już twarz przygotowaną, czyli jest i podkład i korektor i konturowanie później do poprawienia oczywiście brwi wszystko i właśnie to czego brakuje to między innymi bronzery Mamy tutaj bronzer w tej palecie Brakuje mi rozświetlaczy Mamy rozświetlacze w tej palecie No i mamy jeszcze cienie do oczu, które również zaaplikujemy I powiem Wam szczerze, że kiedyś, kiedyś Pewnie to już będzie za dwa lata temu Miałam styczność z jedną paletą cieni do oczu z Pixi I pamiętam, że ona mnie nie porwała Więc zobaczymy jak to będzie dzisiaj jak te produkty się sprawdzą, czy są godne uwagi, czy lepiej je omijać? I ostatnio otrzymałam cztery palety, z czego użyjemy tylko trzech, bo mianowicie jedna paleta to są kremowe róże łamane na mm, pomadki, powiedzmy, do ust i z racji tego, że no, ja już widzę, że żadnego z tych kolorów ja tutaj używać nie będę, nawet jako mm, pomadki do ust, to nie będę otwierać tej palety i jej niszczyć, tylko po prostu ona kiedyś w jakimś rozdaniu mm, trafi w czyjeś ręce i to są palety, które powstały z... Influencerkami. Każda paleta pochodzi od innej dziewczyny. I tu jest hashtag Pixie Pretties. Przez Denise została stworzona paleta właśnie z rozświetlaczami i różami. Tak, ale to jest wszystko tutaj raczej rozświetlające z tego, tak jak patrzę. Tutaj przez Louise Rose została stworzona właśnie paleta for lips and cheeks, której używać nie będziemy. Przez Promis Tamang została stworzona Shape Shifter Palette, czyli właśnie paleta do konturowania oraz przez Tina Young została stworzona właśnie paleta z cieniami do oczu. No i sądzę, że to by było tyle tytułem wstępu. Enzo sobie śpi, a my przechodzimy do konturowania. I tutaj, tak, pierwsze takie moje wrażenia. Ten plastik jest dosyć gruby, ten jest już taki słabszy. I tutaj te cienie są, jak widać, do konturowania, a dwa są błyszczące. I tak, jedno jest bardzo jasne, a drugie jest. Złoto miedziane niemalże, ale dobra, zobaczmy jak te cienie do konturowania. Na razie, tak jak robię słocze, to to jest całkiem przyjemne w konsystencji pod palcem. Jest takie satynowo-matowe. Wezmę ten odcień, ten najbardziej do mnie przemawia. On się nazywa Karma. Wydaje mi się, że on wychodzi teraz ciut taki zasiny, więc postaram się go zmieszać z takim cieplejszym odcieniem. Nie wiem, czy coś nam z tego wyjdzie, bo teraz tak, to, co Wam teraz tu słoczuje. To jest ostatni rząd, więc to jest już raczej zaciemne, ale dobra, okej. Okay. Spróbuję wziąć ten odcień w małej ilości, wpracować go w pędzel. No, ten chyba odcień lepiej wygląda niż te dwa zmieszane ze sobą. Ale czemu mam wrażenie, że to wychodzi takie takie ceglaste. Zmieszam wszystkie brązo oprócz tego najciemniejszego i zobaczę, co to z tego wyjdzie. No, może nie będzie tragedii, ale no jest, to, jest to chyba za ciepłe. Jak sobie tą mieszankę rozprowadzam po dłoni. Można by było w chusteczkę, ale ja tu dłoń sobie później wyczyszczę no to ja na razie nałożę to w dużej ilości bo tutaj mamy jeszcze dwa jaśniejsze cienie no i jak, o widzicie jak pędzlem tutaj tak robię no to to się tutaj pyli dosyć mocno i mam tutaj dwa jasne matowe cienie więc zaraz postaram się po prostu te bronzery tymi, tymi cieniami tymi wkładami rozetrzeć Dopóki nie roztarłam, zobaczcie, to są zmieszane te cztery odcienie. No to. Hmm, może na opalonej karnacji to by wyglądało ciekawie, ale, ale na takiej naszej zimowej to nie bardzo. I dobra, i mamy jeszcze dwa takie jasne wkłady, które przypuszczam, że są takie powiedzmy właśnie do bakingu. I może tym ciemniejszym, czyli tym bardziej żółtym. Postaram się właśnie ten brązer wpracować, rozetrzeć. No i powiem Wam, że jak człowiek trochę pokombinuje, to zaczyna to nabierać sensu. Zmieniłam sobie pędzel i tak jak widać, to się da wyrównać i wpracować, tylko tyle, że no to jest już taka niezbyt szybka zabawa. I później wiecie co, bo widzę, widzę, że ten żółty zaczął mnie przyciemniać. Nałożymy sobie ten jaśniejszy jako baking. Zobaczymy jak on będzie wyglądał, bo ten żółty tutaj zapowiada się być dosyć ciekawy. No dobra, jak to trochę rozpracowałam, no to jest lepiej, ale widzieliście ile się trzeba było namachać. Tutaj mam dwie krostki, więc pod kątem widać trochę zmianę barwy, będzie się przebijać. I zanim wrócę do tego pudru do bakingu, jednak trzeba się tu trochę rozjaśnić, to jestem bardzo, bardzo ciekawa tych rozświetlaczy. No i wezmę te trzy pierwsze na górze. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Oby tak samo ładnie chciały się prezentować na policzku. Mm. O, o, o! Bardzo kolorystyczna. Dobra, będziemy tu wpracowywać zaraz. No ale one są takie mm, półkremowe, więc... Cały czas operuję pomiędzy tymi trzema najjaśniejszymi odcieniami. I teraz po prostu zrobię coś takiego. I to wpracuję, rozetrę porządnie. Roświetlacze mi się na razie podobają. Tylko tyle, że niestety no, widać, że ten brązer jest stanowczo za ciepły. I teraz tak, kolejny rząd. I ostatni rząd. Jak widać, kolory są już tutaj dosyć żywe. Wszystkie rozświetlacze są o tej samej formule. Aż mi gęsia skórka wychodzi. Więc dla tych, którzy używają róży do policzków, no to... Może być tu pole do popisu. Zaraz wezmę może z tym... Może zmieszam te trzy odcienie ze sobą. U, uła! 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 Oj, ten brązer, uła, uła. Powiem Wam, że jak na taką ilość rozświetlacza, którą nałożyłam, to oczywiście robi bazę kolorystyczną pod spodem, ale nie aż tak dużą, jakbym się tego spodziewała. Nie no, z rozświetlaczami, jak się tutaj zmiesza kilka odcieni, i tutaj nawet jak się nałoży ich za dużo i się trochę rozpracuje, no to one, one się ładnie prezentują. Niestety nie mogę tego powiedzieć o brązerze, gdzie tutaj. Sądzę, że w tym miejscu widać, że on mi nierówno się w ogóle albo nałożył, albo nie mogłam go równo rozetrzeć, ale cały czas tutaj w tym miejscu mam z nim problem. Ale dobra, wróćmy teraz do tej pierwszej palety do konturowania. I tak, no po użyciu to tak, tu się to brudzi, no i w środku się pobrudziło. I wezmę sobie taką zwykłą gąbeczkę. I tym najjaśniejszym odcieniem zrobię sobie baking, i później zgarnę to. To zobaczymy, czy to trochę popiekło, coś porobiło. No i dobra, niech to chwilę posiedzi. I za parę minut wrócę, będziemy to ściągać. No dobra, i najpierw odkurzę trochę nos. I zaraz zobaczymy. No? Podpiekło. Trochę podpiekło. okolica pod oczami chyba też ciut się rozjaśniła. No na razie to nie podoba mi się oprócz tego, że mam krostę, która mi cały czas wychodzi, no to nie podoba mi się brązer. bo tak to y, reszta twarzy jest naprawdę spoko i te pudry ładnie tutaj siedzą, ale no niestety brązer też mam problem, żeby z nim tutaj powalczyć, żeby go rozetrzeć, no jak już las w skórę, no to siedzi. Skubany. No ale dobra, ani gorzej, ani lepiej, już raczej pewnie nie będzie. Zbliżam się do Was, przechodzimy do oczu. I zanim jeszcze nałożę mm, cienie, to nałożę sobie jeden z tych rozświetlaczy. Tutaj podłóg brwiowy. To jest ten środkowy z pierwszego rzędu, z tych najjaśniejszych. No i. <słyski> no tak. E... No chciałam powiedzieć, że z rozświetlaczy na razie najbardziej jestem zadowolona. Enzo. No i dobra, i teraz weźmiemy się za tą paletę. Postaram się jak największą ilość różnorodnych kolorów tutaj przemycić na oczy. Najpierw spróbuję załamanie powieki zrobić może tym cieniem. Zobaczymy, jak to będzie się budować. Jak to zwykle ma miejsce, nie mam żadnej bazy na oczach, niczego. To, co mogę mieć na oczach, to jakaś tam resztówka podkładu korektora bądź rozświetlacz, oczywiście, ale tak to żadnej bazy nie nakładałam. I dobra, no ten brąz na razie tutaj nie ma problemów. Teraz wezmę taki bardzo, bardzo ciemny brąz. No i teraz chwila prawdy. Zobaczymy, jak to będzie się łączyć. Na razie jest w miarę OK. Teraz postaram się na sucho nałożyć któryś z tych takich błyszczących cieni. I na razie postaram się to zrobić palcem. Wzięłam ten cień środkowy i to jest ten moment, kiedy groza następuje, bo kitulec z pazurami <grywa> zbliża się do oka, ale spokojnie. Nie musicie się martwić, to jest opanowane. Dobra, ym, błysk wygląda fajnie, to jest powiedzmy taka ym, trochę lepszej jakości perła. Nie powiedziałabym, że to jest folia, ale przyjemnie się to nakłada. I wewnętrznym kąciku wezmę cień, który jest niedaleko, a jest jaśniejszy. I nakładam go cały czas na sucho tylko tyle, że syntetycznym pędzlem. No i ładnie się nanosi. W odczuciu mam takie, że to jest hmm, taka trochę foliowata perła ale nie jest to jakaś taka wybitna folia po prostu taka lepszej jakości. Perła. Hmm. Na dolnej powiece zacznę z tym cieniem coś tworzyć, i zobaczymy, co ja dalej wymyślę. Pod taki cień z pewnością przydałaby się baza. Ale jeżeli są dobrze napigmentowane cienie, na przykład podobny kolor w palecie Karoliny Ziętek z Glamshopu Retro Paleta, to jeżeli widzieliście ten mój test, to ja nakładałam właśnie podobnej barwy odcień wewnętrznym kąciku i nie było żadnego problemu z pigmentem. No tutaj no, coś tam się nanosi, ale no, nie jest to takie żywe, neonowe, jakby człowiek tego chciał. I zaraz obok jest taka ciemna zieleń więc ją też tu nałożę. Wezmę bardziej zbity pędzel, zobaczymy. O. I oka mi zaczyna łzawić, ale dobra i biorę taki najjaśniejszy miętowy cień. i zaraz przejdziemy sobie do drugiego oka. Jak widać, tak, osypka jest spora, jak na porównanie e, do tego, co się dzieje na oczach. Nie można powiedzieć, że tu się coś złego dzieje, bo wszystko to się tu ładnie połączyło. Tylko tyle, że e, pigment nie jest tak mocny, jakby człowiek tego oczekiwał. No a w palecie w tej chwili e, tak się prezentuje bałagan. I przechodzimy do drugiego oka. Uwzięłam się na ten cień. Spróbujmy go nałożyć w załamaniu powieki. Nie jest źle. Nałożony większym pędzlem zdecydowanie lepiej on tutaj pracuje. Fajnie się tutaj blenduje. Może trochę tej pomarańczy wezmę. Jak widać, ta pomarańcz nie jest tutaj za mocna. Hmm, ciekawe. Wziąłem ją nawet na zbity pędzel. Ona prawie totalnie w ogóle się nie przenosi. Widać pomarańczową poświatę, ale pomarańczy nie widać. I wrócę do tego turkusu. Bo tutaj to zaczęło już brzydko wyglądać. Teraz może wzięłabym się za tą taką ciemną szarość i możliwe, że połączę mm, później na górnej powiece coś z tymi cieniami. To jest ta szarość. Teraz biorę tą głęboką zieleń. Jak widać, tą zielenią będę mogła trochę przyciemnić to, to załamanie powieki, ten turkus, ale szarością ani niczym innym. Tutaj czegoś takiego nie zrobię. No i tak, no tak jak widać, no te cienie się łączą, blendują się, ale pigment, no pigment nie jest zbyt wybitny, no i osypka też jest, też jest porządna. Tutaj to już w ogóle taki się bałagan zrobił, że hej. Na dolnej powiece pewnie podziałam z tymi brązami. Mieszam ten najciemniejszy brąz z tym, tym takim miedzianym. Ejcie. Na powierzchnię ruchomą górnej powieki nałożę ten jasny i może spróbuję jeszcze tego. Zdecydowanie te perłowe cienie mają najlepszą pigmentację z całej tej palety. No i po zgarnięciu osypki oczy tak się prezentują. No, moim zdaniem, mało spektakularnie, ale dobra, przykleję sztuczne rzęsy i zaraz przejdziemy sobie do podsumowania wszystkiego, co tutaj się zadziało. On ma chyba jakiś dodatkowy zmysł, bo niemalże zawsze przychodzi na powitanie w ciągu filmu, chyba, że zaś kiedy no to pobędzie ze mną, a tak to, to... Raczej sobie idzie. No, i na podsumowanie filmu też stara się przyjść. Oczywiście zachęta. Przypuszczam, że pewnie usłyszał, że szykuje się do podsumowania i do nas wrócił. No i właśnie przechodząc do podsumowania, no tak prezentuje się efekt końcowy tego makijażu. Jak przykleiłam, że wytuszowałam wszystko, no to jakoś to wygląda. Nie jest źle, ale no tyle, co się człowiek umęczył. I żeby nie było, że cała kolorówka Pixie jest słaba, to sądzę, że już nie raz widzieliście u mnie te pomadki z Pixie. Właśnie różne odcienie nude. Nie pamiętam dokładnej nazwy, no, ale to jest płynna, matowa pomadka z Pixie. Ta seria pomadek, moim zdaniem, jest sztosem. Ja je uwielbiam i też mają bardzo ładne odcienie nude. Ja w tej chwili właśnie takiego nudziaka mam. Nudziaka z Pixie mam na ustach. Wiedzy czasie wam tutaj napiszę, jaki to jest odcień. Więc pomadki z Pixie lubię, ale przejdźmy do tych produktów, które były dzisiaj testowane. Otworzyłam sobie stronę Pixie Beauty brytyjską, aby sprawdzić ceny tych produktów, bo niestety na stronie Sephory polskiej nie widziałam kolorówki. Widzę, że tam jest tylko pielęgnacja, ewentualnie jakiś tam róż do policzków w kremie, ale tak to. Nie ma takiej typowej kolorówki, więc weszłam sobie na stronę brytyjską. I teraz tak. Paleta rozświetlaczy przy współpracy z Denis kosztuje 16 funtów. Nawet licząc razy 5 zł, to ta paleta rozświetlaczy kosztuje około 80 zł. Ta paleta, którą odłożyłam na rozdanie, pomadki oraz róże do policzków, ona kosztuje 18 funtów. Paleta do konturowania kosztuje 20 funtów, więc tutaj już mamy około 100 zł. No liczę tak średnio 5 zł za funt. I paleta do oczu kosztuje 22 funty, więc już ponad stówkę. Krótko podsumowując, moim zdaniem... Żadna z tych palet y, nie jest warta tych pieniędzy. Jeżeli bym miała nad którąś z tych palet myśleć to skłaniałabym się w kierunku tej palety rozświetlaczy, bo pierwsze z całej kolekcji jest najtańsza. Po drugie te rozświetlacze mają bardzo ładny efekt i bym powiedziała, że to może być bardzo fajna paleta dla wizerzysty. Ale do takiego domowego użytku dla jednej osoby, no to tak jak widzieliście, ja może użyję tych trzech. Dobrze no z czterech odcieni użyję tych kolorów używać raczej na pewno nie będę. Nawet jeżeli bym była bardzo bardzo mocno opalona, no to tych też używać nie będę, może, może te ze sobą zmieszam. Więc y, z tą paletą można jeszcze podziałać i sądzę, że wizerzyści mogą się z nią polubić. Z kolei paleta y, do konturowania ma bardzo fajną formułę, y, ładny pigment, ale niestety kolory tych bronzerów moim zdaniem są nietrafione, a przynajmniej na taką naszą polską, słowiańską karnację to y, szczerze wątpię. Można z tym Walczyć, można to wpracować w skórę, ale to nie jest taki efekt, jakiego bym oczekiwała. Tutaj znowu bym się skłaniała raczej do tego, że to może być fajna paleta do uzupełnienia kuferka wizerzysty. Ale tak to ja bym nawet jej chyba w podróż nie wzięła. Niestety nie podpadło mi to. No i najsłabsze ogniwo to. Ta paleta, czyli ciegie do Oczu, która jest najdroższa z całej tej kolekcji. Tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 25 pięć cieni, jeżeli dobrze liczę. No nie, i na początku filmu powiedziałam Wam, ja Wam stawię zdjęcie, jaką paletę ja kiedyś miałam w swoich rękach. To tamta paleta z pewnością była jeszcze gorsza, bo. Tam były jakieś takie neutralne brązy, które tak samo wyglądały na powiece, jak właśnie ten pomarańcz, którego nie widać. Tutaj te maty już jakoś pracują, ale tak czy inaczej cała pigmentacja tej palety jest bardzo bardzo średnia oczywiście można z nią cokolwiek tutaj podziałać, może jakby się nałożyło jakąś bazę podbijającą kolor podcienie to może by było coś mocniejszego tutaj, ale jak wiecie ja zawsze cienie testuję tak samo, nigdy ich niczym nie podbijam więc wszystkie palety, wszystkie cienie mają u mnie e, równe szanse, no i ta w porównaniu do innych testów wypadła słabo bo no chyba, że porównując ją do palety Dolface przed kilku filmów. No to to jest. Porównywalna jakość. No i czas na ogłoszenie parafialne. Enzo, niestety, już opuścił studio. Gwiazda już swoją rolę odegrała, więc poszłam. Więc no mam nadzieję, że w kolejnym filmie, może trochę dłużej z nami zabawi. No i tak, jak zwykle, mam do Was prośbę: napiszcie mi w komentarzu na dole pod tym filmem, co uważacie na temat tych kosmetyków, czy Wasza opinia jest podobna do mojej, czy może odmienna, czy mieliście okazję testować tą kolorówkę. I w sobie teraz, tak sobie pomyślałam, zrobię dla Was. Niezapowiedziane rozdanie. Tego nie będzie w opisie na dole, więc to będzie dla uważnych i wytrwałych, ponieważ zasady będą takie same jak zawsze. Pod ulubieńcami, czyli wiecie, co macie dopisać w komentarzu na dole pod tym filmem. I po tygodniu od publikacji tego filmu wybiorę jedną osobę, która dostanie ode mnie właśnie tą nieużywaną paletę pomadek plus dorzucę tam parę gratisów. No i jak to zwykle ma miejsce. Jeżeli film przyjemnie się oglądało, to proszę o kciuka do góry. Zapraszam na mojego Instagrama oraz instastory, aby być ze mną na bieżąco. I aby być ze mną na bieżąco tutaj na kanale, staram się być coraz częściej i coraz regularniej. To tym bardziej zachęcam do subskrypcji, żeby mnie to motywowało. No i co? Mam nadzieję, że już jebawem widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.